Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj chciałem się, słuchaj, skupić nad malowaniem kierownicy. Dwa filmy już były. I tak, pierwsze malowanie to było firmą Renoskur, która kierownica wytrzymała rok. Drugie malowanie to było z pistoletu, takim właśnie zestawem tonującym, małym, od Color Locka. A teraz chciałbym pokazać tak bardziej profesjonalnie już, jeżeli chodzi tutaj o trwałość właśnie tego lakieru. Bo tutaj, no nie ukrywajmy, to jest półśrodek. To jest tak na sprzedaż, żeby trochę pojeździć, jak nie masz kasy, żeby, albo czasu, żeby, chociaż w sumie to są, kurczę, no, taka renowacja, wiadomo, zrobisz sam. Tutaj też zrobisz sam, potrzebny jest, znaczy niezbędny będzie pistolet, ale chciałem się, słuchaj, skupić nad utwardzaczem od firmy Color Lock, lakierami i właśnie mieszając go z ich farbą. Teraz tak, jeżeli chodzi o sam utwardzacz, łobuz jest taki, że nienawidzi wody. Najmniejsza wilgoć w nim i masz pozamiatane i on ci się skrystalizuje. Pilnujemy tutaj tego jak żadnego innego produktu. Naprawdę, tutaj pod tym względem sztywno. Nie ma widzieć wilgoci. Przechowywany w suchym miejscu 20 stopni, najlepiej 15-20 i innej opcji nie ma. Teraz tak, dawkowanie tego produktu. Do farb na 100 ml, znaczy inaczej, do farb dajemy maksymalnie 1% utwardzacza. Do lakieru wykończeniowego dajemy do 5% utwardzacza. I tutaj zależne jest to też od czego? Od twardości skóry. Tak, brzmi to jakbym był bardzo mądry, ale słuchajcie, no mam kontakt z Łukaszem i zresztą wystarczy wejść na filmy, gdzie Łukasz, którego serdecznie pozdrawiam, omawia to wszystko, co i jak, więc ja tutaj nie odkryję koła na nowo. Ja posiłkowałem się oczywiście filmami Łukasza, no nie da się ukryć. Gdzieś musiałem się tego nauczyć. Od kogoś zresztą. Teraz tak, jeżeli chodzi o mieszanie produktu, zdecydowanie pojemnik. Pojemnik, jeszcze raz pojemnik, który jest zakręcany, żeby wymieszać. Patyczkiem oczywiście też możesz, ale będzie ciężko. Tutaj mamy zdecydowanie lepiej. I teraz tak, tu mam 50 ml farby. A, i od czego zacznę? Bo tak, zanim chodzi o odtłuszczenie kierownicy. Color Lock ma absorber w żelu taki, kurczę, słobuziak, który wyciąga właśnie ze skóry tłuszcz z dłoni. I to proponuję użyć. Później papierki. Ja tutaj jechałem od 400 i skończyłem na 800. I jest elegancko. Ostatnie podejście to będzie, słuchaj, delikatny pędzelek. Bardzo delikatny. Pistolecik. Trochę powietrza. I wydmuchanie wszystkich, słuchaj, pyłków. Tak, żebym miał pewność, że nie będzie żadnych niteczek i innych dziwnych. No okej. Okay. Pędzel już nam w sumie nie będzie potrzebny. Tu już sobie przygotowałem karton, żeby sprawdzić sobie mgiełkę i ilość podawanego produktu. Mam też opalarkę, która będzie, słuchaj, niezbędna do tego, żeby suszyć. Oczywiście nakładane to będzie w kilku warstwach. Pierwsze, co robię, to mieszam farbę. A, jeszcze jedna rzecz, ale to do bezbarwnego przejdziemy. I ból. O, grubo. Ile tu mamy tego? 40 parę, no nie ma całej 50, więc dam maksymalnie na 50 ml dam, okej, okay. Pół centymetra, czyli pół mililitra utwardzacza. Tu staramy się, żeby żadnej wody, nic, kompletnie. O. No dobra.
Już, słuchaj. Widziałeś to, nie? Dużo. I pierwsze co, to od razu zakręcam. Od razu. Tu w ogóle. Tu tego pilnujemy. Na 100 ml farby przy 1% wiadomo, jest to. Okej, niech leży. 1 ml. Okej. Pięknie. Tu mamy 1 cm, czyli tak, dokładnie. O! 5 ml, czyli tutaj mamy 0,5 ml. A, no to mało dałem. No i zaciągnąłem. Widzisz. Kurde. Miało być 0,5. To tam już jeden poszedł, to teraz jeszcze 4. Tim, tirim, tim. Nie wiem, czym się sugerowałem. Słuchaj, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Okej. Od razu lepiej. O, teraz będzie dobrze. No widzisz, to jest, kurczę. Tak to jest. Okej. I długo mieszamy. Długo. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie. Będziemy nalewać gęściachny, ale nic, rozmieszamy skurczybyka. I tu od razu zapomniałem zakręcić. Tego pilnujemy. O, dobra. Taka farba twardością, no moim zdaniem to będzie tak 70% jakości, 80% zbliżona do fabrycznej. Tak, no myślę, że w porównaniu do tego zestawu bez utwardzacza to jest przepaść. To jest na pewno. To jest więcej niż pewne. Teraz tak, a jeszcze jedna rzecz. Filtr do farby. I teraz tak, czy stosować? Słuchaj, ja nie będę stosował. Z tego względu, że farba jest mega gęsta i tu się mnóstwo zatrzyma. I ja sobie odpuszczę. Tutaj, jeżeli chodzi o farbę. No dobrze. Chodź tu. Tam, 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 ale dokręciłem. Okej. I zlewamy gluta. Pięknie. Okej. Tryk. I teraz, o, już wcisnąłem, widzisz? I teraz idę do kartonika, to sobie odstawiam. Ustawione mam tam chyba 3 bary, tak, 3 bary na tym pistolecie. Nie leci. Nie leci, o, leci, widzisz? I to nas interesuje, taka mgiełka. I lecimy, zaczynam od strony, gdzie jest najbardziej wytarta. Zobacz. I ładujemy delikatną mgiełkę. Nie mścimy się nad tym. Także malowanie to już sama przyjemność. Później sobie kierownicę odwrócę. Dobra. Są miejsca, gdzie będą bardziej prześwitujące, słuchaj. Nie mści się nad nimi. Daj im spokój. Naprawdę. A, i teraz tak. Jeżeli chodzi o farbę, w jakim czasie możesz ją wykorzystać, słuchaj, to jest 6 godzin. Po 6 godzinach ona już tak stwardnieje, że nie ma opcji, żebyś mógł cokolwiek z nią zrobić. Okej. Zobacz, jak ładnie to zaczyna wyglądać. Super, nie? W miarę duże ciśnienie i mało produktu. Strumień najwęższy, jaki mogłem, ustawiłem tak, żeby mi nie uciekało
Okej. Opalarka. I od razu słyszymy. W garażu mam 25 stopni, więc jakby luksusowo, słuchaj. Okej. I lecimy dalej. Cienki strumień, bardzo cienki. Okej. Bardzo ładnie. I słyszymy z daleka opalareczka. Zobacz, jak pięknie schnie. Okej. Ta strona, żeby mi kabla nie przypaliło. Pstryk. I skupiamy się teraz jeszcze tu. Dobrze. Okej. Pięknie. Trochę za mało. Tak. O, teraz. Dobra, górę jakoś zmęczyłem. Tak. I teraz tak. Tu musimy wszystko robić już delikatnie. Okej.
Okej. Teraz będę chciał sobie zmienić kierownicę odwrotnie, czyli wyjąć to, cyk, i teraz ważne, żeby nie złapać za kierownicę i odwrócić ją w ten sposób. Podkładeczka, nakręteczka i mamy. I ta sama bajka. Jedziemy. Chciałbym Ci pokazać jedną rzecz. Oczywiście wyłączyłem GoPro, bo jakbym miał Ci pokazać całe malowanie, to by trwało to wieczność. Ale tu mam takie jakby zważone, nierówne, niedoszlifowane. Zobacz. Kurczę, nie wiem, czy to dobrze widać. I wtedy ja osobiście, jak już położyłem odpowiednią warstwę farby, biorę papierek 3000, słuchaj, i delikatnie szlifuję. Bardzo delikatnie szlifuję farbę. Oczywiście przy szlifowaniu farba musi być suchuteńka, słuchaj. Nie ma prawa być wilgotna, czyli musisz ją wysuszyć. Zobacz, zrównuję to miejsce. Podobnie mam tutaj. Wszystko odbywa się delikatnie. Tu nie używamy siły. Siła jest tu zbędna. Tu się bawimy. O, cyk. OK, jeszcze tu, tutaj w tym miejscu. Kolejna rzecz, nie czyścimy tego niczym, zdmuchujemy tylko. Żaden rozcieńczalnik i farba. I opalarka. I farba. I opalarka. No. I tak likwidujesz wszelkiego rodzaju właśnie jakieś takie nierówności, góreczki, delikatnie papierkiem. Mamy wszelkiego rodzaju nierówności wyrównane, ale zobacz, tutaj gdzie ona była najbardziej styrana, porobiły się takie wgłębienia, takie jakby, o, szorstkie się zrobiło. Tu jest fajnie, tu jest szorstko, więc co? Papier i jedziemy. Papierek 3000 i delikatnie to wyrównuję. Dotąd, dopóki nie będzie, o, ślisko, jest idealnie. O, właśnie. I później na to farba i to będzie cała zabawa. Tutaj, robiąc tą farbą, ja już czuję, że ona jest twardsza niż ta z zestawu, którą sobie rozrabiamy i Versiegelung. O, widzisz, właśnie. To jest inna robota, w ogóle inna para kaloszy. OK. I sobie wyrównujemy. No dobra, ja robię i widzimy się za chwilę. Można powiedzieć, że prawie już kończę, ale chciałbym Ci pokazać, że co na koniec robię. Na koniec robię bardzo mała ilość towaru, bardzo malutka. Ciśnienia nie zmieniam i robię rozprowadzenie tak, żeby było wszędzie równiutko. Natrysk taki z daleka. O, widzisz, pojawiają się takie drobinki jakby złote i tu już odpuszczam, nie dorzucam. Nie zalewam. Chodzi o to, żeby kierownica równo wyglądała. O, tu odpuszczam,
bo tu, no musisz widzieć, bo kierownica tam, gdzie była mocniej wytarta, ta struktura będzie trochę inna i często jest tak, że trzeba troszeczkę materiału więcej dolać, ale to wyczujesz, kurde. O, i zostawiam. I w tym momencie nie używam opalarki. Czekam, aż samo wyschnie. Delikatna chmurka. To, co wyschnie, uzupełniam. Kapnęło coś tu, widzisz? Ale gruba ilość lakieru. Zobaczmy, czy to usiądzie. Opalarka. No i znika. Idealnie. No widzisz. Pstryk. Wonysz z tej strony. I lecimy. Delikatny natrysk. Tak jakbym chciał już wyrównać wszędzie tą farbę. Ok. Dobra. Tu zostawiam. O. Tu już ładnie. Ok. Dobra. No dobrze, lecimy dalej. Słuchaj, u mnie w garażu 25 stopni. Po malowaniu widziałeś, jak to wyszło. Tylko jedno miejsce mi się nie podoba, ale nie chciałem już więcej papierem jechać. Tutaj w tym miejscu, tu było grubo naprawdę od... No jest grubo, no to musiałbym... Tak naprawdę musiałbym zjechać tak, żeby tam aż nitkę odsłonić, a tego nie chciałem. No zawsze musi być jakiś... No trzeba brać ten złoty środek. Teraz tak, bez barwy. Dwa rodzaje lakieru wykończeniowego. Czyli... Mamy lakier matowy i połysk. Ja je łączę. Powiem tak, ten jest błyszczący, ale bardziej przezroczysty. I ja osobiście na 70 do 30 może tak, czyli matowego 70%, 30% powiedzmy połysku. Zrobię tego tylko i wyłącznie 20 ml. Pistolet, którym malowałem, dokładnie wyczyściłem, rozebrałem, przedmuchałem. Tak, trzeba go wymyć. Nowy pojemnik. I tutaj będę chciał tego zrobić z 20 ml. A może 30? Nie, no 20 wystarczy, bo tu wystarczy. Tutaj położyłem, no praktycznie prawie 50 ml wylałem na tą kierownicę. Tak, żeby to... No zobacz, no wyszło równo, no wyszło równiutko ten ostatnie rozłożenie, zobacz. Pomimo, że tu powiedzmy było równiej, tutaj było praktycznie goła skóra i zobacz. Naprawdę wyszło równiuteńko. Teraz tak. Pstryk. Ile tego rozrobić? 20? Tak, 20 spokojnie wystarczy na dwie porcje, ale żeby nie brakło, zrobimy 30. Wymieszać. Wymieszać, czyli pstryk. O, jeszcze muszę otworzyć. Kurde. A, nie muszę. A, muszę. Idę po nożyk. Ok. Tniemy łobuziaka. Raz. I dolewamy tak, 30, 20 ml. Okej, o, tu mam 20 ml. I tego dam dyszkę. Poczekaj, o, tego dyszunię, czyli tak na środek, tu jest 20. Ok, dobra, teraz tak, bezbarwny, utwardzacz i tu jak mówiłem wcześniej, 5%, czyli na 100 ml 5 ml, czyli tutaj mam 30, czyli tak na połowę na 25 ml byłoby 2,5 cm, na 30 zrobię 2 cm i myślę, że to mi wystarczy. O kurczę.
Dobrze, dokręcone. I tak jak mówiłem, tu pilnujemy, pilnujemy. Teraz tak. Szmatka. Ok. Wytrzeć i ta strzykawka idzie już do wyrzucenia. 2 cm. Ok. Dobra. O, bajeczka. Ok. Dobra. To będzie do wyrzucenia. Zakręcamy i mieszamy. I przede wszystkim to. I to zaraz mocno. Tutaj to na maksa. I co? No i trzeba to wymieszać solidnie. Idę po pistolecik i będziemy się dalej bawić. Teraz tak. Materiału, bo czyściłem, było dużo. Standardowo. Ok. To samo ciśnienie, nic tu nie zmieniam. Dobrze. Ok. I mleczko zalane. Dobrze. Teraz tak. Zakręcone. Tutaj też zakręcam. O. Gitarka. Teraz tak, najpierw do światła. Czy coś się zmienia? O, już jest chmurka. Ok. Tak jest. No to co? Najpierw przedmucham kierownicę. Standardowo. I delikatne porcje, zaczynając sobie od środeczka. Troszeczkę więcej materiału. O, tak. Dobrze. Okej. Słuchaj, niczym to się nie różni. Jedyne co, to po prostu położę dwie warstwy. Więc nie będę ci przedłużał. Zobaczysz kierownicę po lakierowaniu. Dwa razy oczywiście lakierem bezbarwnym, a później troszeczkę tak minimalnie podsumowania. No cóż, no. Druga warstwa liźnięta. Zostało minimalnie tego lakieru. I standardowo, tak jak przy farbie, tak napruszam delikatnie. I teraz tak. Podczas renowacji tam gdzieś jakaś niteczka, tak jak tutaj taka biała, mały półeczek, nie dotykaj tego. To przy pierwszym używaniu od razu zniknie. Tym się nie sugeruj, że będzie coś źle. Kolejna rzecz. Malowanie. Malowanie, słuchaj, lakierem bezbarwnym jest przyjemniejsze niż farbą. Farbą no, trzeba troszeczkę umiejętnie ją rozłożyć, żeby ona się ładnie ułożyła. Jedno miejsce tylko, tak jak mówiłem, na tej kierownicy jest tutaj żerek taki, no ale tu już prawie nitki, no nie chciałem zbierać już tak. Tak czy tak, nie wiem, czy mówiłem powód, dlaczego ją maluję, bo jegomość wysłał właśnie kierownicę, kurczę, do tapicera, do firmy i oni chcieli naszyć mu na tą kierownicę, na tą skórę, kolejną skórę i on stwierdził, że to już nie będzie oryginalnie wyglądać i będzie za gruba. No i w sumie ma rację, no chciał oryginalnie, żeby została grubość. Jak długo wytrzymuje? No to wiadomo, jak dbamy, nie? Przede wszystkim latem, spocone dłonie, masakra, wszelkiego rodzaju biżuteria, masakra. Niedbanie, czyli rzadko czyścimy, ją zatłuszczamy. Są chusteczki, Color Lock ma fajne, fantastyczne, po dłuższej trasie przetrzyj. Raz w miesiącu przynajmniej ksowcikiem przeleć po takim lakierowaniu kierownicę i uwierz mi, że na bardzo długo wystarczy taka kierownica. Wiadomo, jak dbasz, tak masz. Ostatnie napruszenie, delikatne z daleka. Zobacz, bezbarwny, naprawdę rewelacja, robisz mgiełkę, siedzi,
jak wściekły. Dobrze. Jeszcze tylko wnętrze, troszeczkę tutaj. I wnętrze. Ostatnia jazda opalarką. No dobrze, miałem to robić, słuchaj, w przerwie, bo mam auto do ogarnięcia, ale okazało się, że dzisiaj auta nie dostanę, dostanę je jutro. Więc kolega, który mi to wysłał, na Facebooku mnie chyba zgarnął, ma szczęście, bo zabawa trwała tak naprawdę tą kierownicą 2 dni. W jeden dzień byś to zrobił, ale ja zostawiam, jeżeli w jeden dzień odtłuszczam i zbieram papierem, zostawiam ją na noc, żeby to wszystko odparowało. Następnie drugi dzień lakierowanie. Lakierowanie zacząłem, słuchaj, od godziny. Przyjechałem, zjadłem 12. Zobacz, 2 godzinki malowania. 2 godzinki zabawy. Z czym? Prawie godzinka przerwy, żeby usiadła farba na kierownicy. Odparowała. Teraz tak. Co tu jeszcze, kurczę, mógłbym wspomnieć? Tak naprawdę... może inaczej. Czuć różnicę, słuchaj, zabawy tym zestawem, na przykład tym zestawem, który sobie regenerujemy, a z dodatkiem utwardzacza. Polerując już papierem, już po wyschnięciu czuję, że ta farba jest twarda. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę? Z tego, co mi Łukasz mówił, żeby nie przesadzić z utwardzaczem. Lepiej dać go minimalnie mniej niż za dużo, z tego względu, że będzie pękać. Jak będzie zbyt miękka skóra, a damy więcej utwardzacza, wiadomo, farba będzie wtedy twardsza i będzie nam pękać. Więc tutaj trzeba sobie to wypośrodkować. Wygląd kierownicy. Rewelacyjny. Tak jak mówiłem, 70 do 30, bomba. Zobacz. No leży to perfekcyjnie. Tak bym chciał, żeby kierownica fabrycznie właśnie wyglądała. Rewelacja. Kładąc połysk, to nie jest tak, że ona będzie się błyszczeć jak psu dzwony. Nie. Ale nie będzie tego efektu takiej satyny troszeczkę. Kurczę, bardzo fajnie. Słuchaj, kolejny film ze skórką. No nie da się ukryć, że kurczę, no farby i bezbarwnego nie położysz tak naprawdę z utwardzaczem gąbką. Raczej położysz, ale to będzie tak nierówno, będzie tak tragicznie wyglądać. Ja próbowałem, nie polecam. Zdecydowanie tani pistolecik za 100 parę złotych, słuchaj. I nic więcej nie trzeba. Kawałek garażu. No wiadomo, no jakbym miał laboratorium i wyciągi, to by nie było żadnego pyłka, ale to jest pierwsze przejechanie, kierowanie ręką i ten pyłek tak jak tutaj. Widziałeś ten biały? No, taka niteczka. To wszystko znika, bo to jest na zewnątrz. No dobrze, słuchaj. Myślę, że z mojej strony to wszystko. Pokażę Ci teraz, jak kierownica dokładnie wygląda po całej renowacji. A, jeszcze jedna rzecz, oklejanie. I tutaj polecam taśmy Bola. Te profesjonalne. Dlaczego? One są bardziej elastyczne. Do lakieru, jak oklejam listwy, to lubię Trotona. Tutaj Bol zdecydowanie fajniejszy, bo fajniej się go rozkłada, znaczy zagina. On jest bardziej miękki, bardziej elastyczny. Klej ma podobny, może odrobinę lepszy. No dobra, słuchaj, nie będę przedłużał. A, jeszcze jedna rzecz. Stojak na kierownicę, słuchaj. Kawałek śruby, jak widzisz, pręta gwintowanego, nakrętki, tutaj jakaś grubsza podkładka i madło, które komunistyczne, które u mnie stało. I to wszystko. Skręcam, odkręcam. I nic więcej. A, i jeszcze jedna rzecz. Przemieszczając się obok kierownicy, nie rób gwałtownych ruchów. Tak, żebyś sobie wężem nie strzelił. Rób to powoli, bo ta farba, te farby są o tyle fajnie, że nawet jak nie masz opalarki, one same wyschną, więc tutaj się nie śpieszysz, możesz sobie położyć, a im lepiej wyschnie, położysz kolejną warstwę, tym lepiej. Także tutaj nie ma tak, że mamy ciśnienie i musimy zrobić coś na szybko. Robimy powolutku i mamy taki oto efekt. Ja się jaram. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!
Ej, dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent na patencie, to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent na patencie, to dziadzi orędzie, ziom. Mącić wodę, to lepiej w ogóle idź to. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro, na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń podowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno dudni tak jak subwoofer. Sprawdź jak rymy, walę w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, kuźni własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie, to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie, to dziadzi orędzie.